Piąta runda i piąty remis. Czy się tego spodziewaliśmy? No, niektórzy na pewno tak. Ja szczerze mówiąc liczyłem, że tutaj jakieś rozstrzygnięcia mogą się pojawić. I debiut tutaj nastrajał nas bardzo optymistycznie w tym kierunku, bo mimo tego, że po raz trzeci zobaczyliśmy wariant Rosolimo w partii sycylijskiej, to już w szóstym ruchu bardzo ciekawą kontynuację wybrał Caruana. Ruchem B4 zachęcił swojego przeciwnika do komplikacji. I przez moment mogło wydawać się, że Magnus był zaskoczony tą opcją, bo początek partii grał dość wolno, ale prawdopodobnie było to tylko przypominanie sobie wariantów jakichś wcześniejszych domowych analiz. No i później przyspieszył. Ciężko tutaj wszystkie niuanse tej pozycji przedstawić, natomiast Magnus grał bardzo logiczne ruchy. Dziabnął pionka i zaczął wyprowadzać figury. Po A6 ruch A3 był bardzo interesujący, natomiast cały ten fragment partii był bardzo forsowny. Zawodnicy powybijali sobie figurki. Szczegółowa analiza tego na pewno pojawi się na stronie InfoszachA, także nie będziemy tymi wszystkimi detalami tutaj się zajmować. Natomiast chciałbym chwileczkę poświęcić pozycji, która powstała w tym momencie. Końcówka z pionkiem, a w porywach nawet z dwoma pionkami więcej na korzyść grającego białymi Caruany. Ale to po raz kolejny, już piąty z rzędu, zawodnik grający czarnymi walczył do samego końca o wygraną. Mimo chwilowo dwóch, a na dłuższą metę jednego pionka straty. Na czym polegała ta rekompensata Caruany w tym miejscu? Otóż na tym, że wieża pozornie słabo stojąca miała bardzo szybką, łatwą i przyjemną drogę do aktywnej pozycji. Para gońców z ogromnym potencjałem na rozegranie się. No i te białe figury, które tutaj były bardzo pasywnie ustawione. I to wszystko pozwoliło Magnusowi rozwinąć inicjatywę. Jednego z tych pionków, jak można było przewidzieć, bardzo szybko zbił. No i rozpoczął wędrówkę królem. Wiemy, że król w końcówce to jest figura, która musi brać czynny udział w grze. No i to pięknie tutaj Magnus zaprezentował. Niestety nie wystarczyło mu to do wygranej. Głównie też ze względu na to, że grający białymi Amerykanin w bardzo dobry sposób bronił się. I zobaczmy, jak ten król pięknie wędrował. Na B5, na B4 zgarniając pionka. I zaszedł aż na C3 i D3. I w tym miejscu, komentując partię razem z arcymistrzem Danielem Sadzikowskim, szczerze mówiąc, liczyliśmy na nieco dłuższą walkę, gdzie Magnus będzie próbował powalczyć o wygraną. I możliwe, że z tej opcji zrezygnował, wykonując ruch H5. Za momencik to zobaczymy, jak tutaj wszystko się uprościło. Natomiast możliwe, że pewne szanse gry na wygraną dawał ruch H6, nie wpuszczając skoczka na pole G5, zachowując więcej figur na szachownicy i to mogło prowadzić Magnusa do jakichś szans, przynajmniej gry na wygraną. Na to się nie zdecydował, co jest, myślę, zaskoczeniem, że tak łatwo odpuścił tutaj próbę gry na wygraną. No tak czy inaczej, po H5 nastąpiła seria uproszczeń, po której zawodnicy jak najbardziej słusznie zgodzili się na remis już w totalnie wyrównanej sytuacji. Tak więc mamy po 5 rundach 5 remisów. Zawodnicy w stosunku 2,5 do 2,5 będą podchodzili do jutrzejszej szóstej rundy, gdzie obrońca tytułu Magnus Carlsen będzie walczył białymi. Wcześniejsze partie, które rozpoczynał od ruchów D4 i C4, nie przyniosły mu żadnej przewagi w debiucie. Możliwe, że zobaczymy w końcu ruch E4, wtedy prawdopodobnie partię rosyjską, ale to okaże się dopiero jutro o godzinie 16. Bardzo serdecznie zapraszam na relację i oczywiście na stronę InfoszachA, gdzie będzie szczegółowa analiza tej partii. Do zobaczenia.